Dlaczego tenis stołowy tu? W moim przypadku zaczęło się to dosyć niespotykanie, akurat aż w 86 roku, jeżeli chodzi o moją karierę, można powiedzieć, to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Moja mama była nauczycielką, miała zabawę karnawałową z klasą. Ja na tej zabawie również byłem. Okazuje się, że wtedy na sali gimnastycznej w szkoły podstawowej numer 4 był trening tenisa stołowego i ja tam, na nim była moja kuzynka, którą zobaczyłem przez okno. Mówię: Gosia, co ty tu robisz? Gosia mówi: jestem na treningu tenisa stołowego. I mówię: a może wejdę i spróbuję. I tak akurat wszedłem, spodobało mi się, dosyć dobrze mi podobno szło. I już od tego czasu zapisałem się tak naprawdę i no, już się tym zajmuję bardzo długo. Jest to fajna dyscyplina, u mnie się to tak zaczęło, a gdyby się to tak nie zaczęło, to może i tak bym się ku temu skierował, bo to jest taka dyscyplina pewnie przez wielu niedoceniana, przez wielu traktowana jako taki sport świetlicowy, ale my wiemy, że to w wymiarze ligowym czy półzawodowym nawet, tak jak my tutaj gramy, no to jest zupełnie co innego i to jest sport, który przede wszystkim liczy się bardzo mocno refleks, psychika, takie nie jakaś tam mega siła fizyczna. Trzeba dużo myśleć, kombinować, ułamki sekundy ma się na decyzję. To jest takie, można powiedzieć, imponujące i tak nam to imponuje i jak wychodzi, to super. Także dlatego tenis stołowy, myślę. Tenis stołowy, myślę, że na przykład w moim przypadku bardzo mnie nauczył panowania nad nerwami. Naprawdę, bo od dziecka grałem, jakoś grało się te końcówki setów, końcówki meczów ligowych. No później to procentowało, na przykład na jakiejś tam maturze, albo na przykład na egzaminie na prawo jazdy, gdzie pojechaliśmy, 5 kolegów nas pojechało, ja tam bez problemu na przykład zdałem. No, nie byłem jakimś wybitnym kierowcą, ale te nerwy dało radę spokojnie utrzymać, a to takie było doświadczenie z tych wszystkich różnych tam ligowych i turniejowych jakichś tam doświadczeń, także tego na pewno uczy. Uczy też systematyczności, no bo to jednak trzeba miliony razy powtarzać dane zagrania, bo naprawdę decydują milimetry i ułamki sekundy, więc systematyczności i pracowitości, tak powiedziałbym. Top solec, my kiedyś działaliśmy w innym klubie, który się nazywał najpierw Zręb, później MLKS, ale w 2011 się odłączyliśmy. Nasza sekcja przeszła do nowo utworzonego przez nas UKS Top Solec. Nazwę wymyśliliśmy taką chwytliwą, można powiedzieć. Myślę, że jest krótka i dosyć efektowna. No, Top Solec, no to takie moje dziecko, można powiedzieć, i moich kolegów również. Ja sobie nie wyobrażam bez tego życia. Tam 7 dni w tygodniu, wiele godzin dziennie o tym myślę, także no, jest dużo przy tym pracy, ale nie, ja na przykład nie czuję przy tym zmęczenia tak naprawdę, tylko jakoś tak pamiętam te fajne momenty, że nasz wychowanek zdobył na turnieju 5. miejsce, a nie 27. Albo nasza drużyna ligowa wygrywa mecz za meczem i na przykład awansuje do pierwszej ligi, także no, jest to fajna rzecz, fajna sprawa. No, sukces, tak. Teraz był największy sukces osiągnęliśmy, myślę. No, największy na pewno, bo ja te sukcesy mogę podzielić na sukcesy ligowe i sukcesy w turniejach indywidualnych. W turniejach indywidualnych też tam mamy jakieś dobre miejsca. W tym roku 6 medali mistrzostw województwa w różnych kategoriach wiekowych, dzieci, dorośli. To nasze województwo jest silne, to są dosyć fajne sukcesy, ale no ten sukces, no to przebił wszystko, ta pierwsza liga, no bo to pierwsza liga to już jest, no to jest dużo. Ja pamiętam, jak sam grałem, no to grałem w 5. lidze, w 4. lidze, troszeczkę tylko w 3. Jeden występ mam w 2., ale to tak naprawdę pojechałem, bo nie było składu ogólnie, ale no druga liga i już jest coś, a pierwsza liga to już naprawdę imponujące. Wygrać taką drugą ligę jest bardzo ciężko, bo to wiadomo, cały sezon jest 20 kilka spotkań i trzeba od września do tak praktycznie prawie czerwca utrzymywać jakąś systematyczność i formę, no to tak jest, tych miesięcy jest dosyć dużo, tam 9-10 miesięcy trzeba być systematycznym i się udało. Tak, to będzie duże wyzwanie, my tym bardziej, że my to sobie zaplanowaliśmy, że
praktycznie zostajemy w tym samym składzie, żeby być lojalnym w stosunku do zawodników i zawodnicy są super, jest atmosfera no, przewspaniała, fajnie jest bardzo, bardzo dobrze jest w zespole. Nie planowaliśmy jakiejś rotacji składowej, także na przykład dwóch, trzech zawodników wymieniamy. Zostaliśmy tym samym składem. W ostatnim momencie okienka transferowego wzmocniliśmy się też bardzo dobrym zawodnikiem, który u nas też część sezonu zagra. Myślę, że ta atmosfera nam pomoże i te nasze umiejętności pomogą. Jest to duże wyzwanie, no chcemy się spokojnie utrzymać. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. W sumie w drugiej lidze na 24 mecze wygraliśmy 23, więc raczej myślę, że forma... Ja wiem, że jest przeskok do pierwszej ligi, ale no liczymy, że może nie aż taki i te takie tam bardzo 23 zwycięstwa w drugiej lidze spowodują, że w pierwszej też będzie jakoś to pójdzie. Dobrze. Nie wiadomo, kiedy tu sobie tak naprawdę urlop zaplanować, bo trzeba już trenować przed nowym sezonem. Działacze muszą... No musimy kupować sprzęty, różne zgłoszenia robić, różne formalności dopełniać, także jest dużo przy tym galimatiasu i takiego napięcia, żeby to wszystko, żeby o niczym nie zapomnieć, ale no takie napięcie to jest pozytywne. Ja pamiętam, że czasami w latach poprzednich w czerwcu już miałem tak serdecznie dosyć i mówię, kurczę, fajnie, lipiec i sierpień się zbliża, sobie odsapnę, można powiedzieć, ale jak już jest ta końcówka, czy druga połowa sierpnia, no to tak, jak już widzę, że ten wrzesień się zbliża i ten sezon nowy, to nachodzą takie nowe siły i to napięcie jest, ale ono jest takie pozytywne, można powiedzieć. Tak jak w Hubiksie oczywiście, bo te pioruny tam no, też pozytywnie latają. Bez tego Hubiksa oczywiście no, nie byłoby nas i nie byłoby tego awansu na pewno, bo ta współpraca, którą zapoczątkowaliśmy w zeszłym roku, pomogła nam się troszkę wzmocnić i no i głównie nasze te wzmocnienia i taka stabilność, można powiedzieć, doprowadziła do tego sukcesu, bo to jest też bardzo ważne w sporcie, żeby mieć jakąś stabilność, jakąś powtarzalność i myślę, że bardzo, bardzo fajnie, że ten Hubiks jest i działamy pod napięciem jak najbardziej. Życzyć nam trzeba, ja myślę, że możecie nam życzyć powodzenia, czyli naszym celem jest, jesteśmy Beniaminkiem, nie będziemy tutaj od razu rzucać się na baraże o Superligę, bo nie wiem jak to wyjdzie, może wyjdzie fajnie, a na razie bezpiecznie trzeba nam życzyć spokojnego utrzymania. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mało kontuzji albo najlepiej wcale. No i myślę, że też takiej dobrej atmosfery w zespole jak była, o to raczej jestem pewny, ale można tego też życzyć.